Tam są rozumienie. Tak, wszystkie są rozumienie. Zarabiam. Broń! Prezentuj. Broń! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablom odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Witamy serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej wyjątkowej uroczystości. Za kilka dni Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dzisiaj tutaj na Brudnie zebraliśmy się po raz czwarty w gronie organizatorów, a po raz pierwszy w tak bardzo licznym gronie i z tak wspaniałą oprawą Wojska Polskiego. To wielka radość, że to święto przywracane jest naszej zbiorowej pamięci i godności, bowiem w pamięci wielu przez lata drzemało, budziło się, wybuchało, ale takiej oprawy, takiej godności wreszcie doczekaliśmy po wielu, wielu latach społecznych starań. Stoimy w tym miejscu znanym wielu, a wielu po raz pierwszy dzisiaj z Państwa ma okazję tutaj dotrzeć. Jest to pomnik więźniów politycznych straconych i zamordowanych w latach 44-56. Mówi się o 47 pochowanych i zidentyfikowanych bohaterach walki o niepodległość naszej ojczyzny. Ale wiemy dobrze, że znacznie więcej osób jest tu pochowanych, że prace jeszcze w ubiegłym roku trwały tutaj w miejscu, gdzie Państwo stoicie, na tej piaszczystej górce, były prowadzone prace ekshumacyjne. Wiemy, że ten zakątek cmentarza Brudnowskiego, ale również inne jego miejsca, kryje jeszcze wiele tragicznych tajemnic. I naszym zadaniem jest odkryć te tajemnice i odpowiednio uczcić i uhonorować tych, którzy potajemnie, po cichu, przez lata, przez wiele, wiele lat byli tutaj przywożeni, których tajemne pochówki były dokonywane. W większości pod tym cmentarnym murem. Przez lata pamiętają tutaj odwiedzający cmentarz Brudnowski wysypisko śmieci, które było w tym miejscu. Studzienkę na potrzeby cmentarne, a nawet publiczną toaletę. Ta studzienka, która w tej chwili przykryta krapą jest elementem pomnika, przypomina o tamtych czasach, a jednocześnie tak jakby symbolicznie kryje nadal jakąś tajemnicę. Te profanacje, które tutaj były dokonywane, miały przyćmić pamięć o bohaterach, a dla tych, którzy wiedzieli, kto tutaj był chowany, uczynić coś w rodzaju szatańskiej dominacji, prowokacji nad tą pamięcią o najszlachetniejszych bojownikach o naszą niepodległość. Proszę Państwa, chciałam bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich zgromadzonych mieszkańców Warszawy, szczególnie Pragi i Targówka, ale także z drugiej strony Wisły przyjezdnych. Cieszymy się bardzo, że dotarliście Państwo dzisiaj na tę uroczystość i w imieniu organizatorów Solidarnych 2010 i Stowarzyszenia Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, to dwaj główni organizatorzy dzisiejszych uroczystości, chcę powitać także przedstawicieli duchowieństwa, kapłana Solidarności, przyjaciela księdza Jerzego Popiełuszki, księdza Stanisława Małkowskiego i później księdza poprosimy o wspólną modlitwę, a również tych wszystkich, którzy dotarli i zameldowali o swojej obecności i o swojej gotowości do tego, ażeby świadczyć jako przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji i ugrupowań o dzisiejszym tutaj swoim honorze, jaki oddadzą razem z nami bohaterom. Są to grupa historyczna zgrupowania Radosław, która stanowi oprawę
godną, wspaniałą i piękną i przypomina o tradycjach nie tylko dziś, ale w wielu, wielu innych momentach i okolicznościach, jakie rozgrywają się w Polsce, bo wędrują nie tylko po Warszawie, ale w innych również miejscach. Witam serdecznie także przedstawicieli Akcji Katolickiej z Katedry Świętego Floriana, bowiem to dzięki katedrze dekanat praski informował we wszystkich parafiach o dzisiejszej uroczystości. Witam również delegację Prawa i Sprawiedliwości, jak również Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Witam Ogólnopolski Komitet Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki oraz radnych i zarząd dwóch dzielnic. Zgromadzili się dzisiaj tutaj przedstawiciele zarządu dzielnicy Targówek i Praga Północ. Jeżeli kogokolwiek pominęłam, serdecznie przepraszam. Osoby, które... Kibiców Legii. Kibiców Legii. Witamy, jak najserdeczniej. Zawsze obecni tam, gdzie wołamy o prawdę i o pamięć. Grupa Historyczna Niepodległość. Grupa Historyczna Niepodległość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałabym na początku tej dzisiejszej uroczystości poprosić szefową warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Solidarni 2010, Zuzannę Stec, o odczytanie uroczystego listu pana prezydenta Andrzeja Dudy, przekazanego organizatorom obchodów, które pan prezydent w tym roku objął narodowym patronatem. Ta uroczystość należy również do takich właśnie uroczystości. Prosimy o odczytanie uroczystego listu pana prezydenta. Organizatorzy i uczestnicy obchodów uczci żołnierzy wyklętych w 2016 roku. Mikrofon bliżej buzi. Szanowni Państwo, my Polacy w ostatnich wiekach, walcząc o wolność narodu i ojczyzny, zapisaliśmy wiele bohaterskich i tragicznych kart historii. Jednak nawet na tym tle dzieje powstania antykomunistycznego wyróżnia szczególny dramatyzm. Żołnierze drugiej konspiracji stanęli zbrojnie przeciwko całej potędze sowieckiego imperium. Stanęli w obronie rodaków poddanych terrorowi przez nową władzę zainstalowaną w kraju z woli Stalina. Zwłaszcza funkcjonariuszy i współpracowników aparatu bezpieczeństwa. Uwalniali więźniów politycznych, obnażali kłamstwa partyjnej propagandy. Z początku odnosili liczne sukcesy, zwyciężali w wielu potyczkach z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Rozbijali areszty i komisariaty, karali donosicieli. Niezłomnie wkrótce jednak zdali sobie sprawę, że nie mają szans na trwałe zwycięstwo. Niektórzy żywili nadzieję na pomoc Zachodu aliantów, zmianę sytuacji geopolitycznej, lecz ta rozwiała się szybko. Bili się więc nadal, ale już nie o to, by wyzwolić kraj, ocalić choćby swoich najbliższych lub samemu przetrwać. Walczyli w obronie honoru wojskowego i ludzkiej godności. Walczyli już nie o życie w niepodległym państwie, lecz o prawo do śmierci za Polskę. Walczyli mężnie i umierali z jej imieniem na ustach. Władze komunistyczne tępiły ich z całą bezwzględnością. Przeciw z roku na rok topniejącym siłom podziemia kierowały regularne wojska, oddziały wojska, milicji i UB, ściśle współpracujące z Armią Czerwoną i NKWD. Stosowały masową inwigilację i represję także wobec cywili, którzy wspierali leśnych. Łudziły ogłaszanymi amnestiami, by ujawniających się zamykać w więzieniach, torturować i w majestacie sądowego bezprawia skazywać na kary śmierci. Ostatni najwierniejsi żołnierze Rzeczpospolitej mieli zostać zgładzeni i wyklęci. Po pierwszej śmierci czekała ich śmierć druga, wieczne zapomnienie. Mieli zniknąć na zawsze, pozbawieni własnego grobu, bez nekrologu w gazecie i wzmianki w podręcznikach historii. Pięć lat temu
Sejm ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Doroczne święto państwowe obchodzone 1 marca. Stało się to dzięki inicjatywie ustawodawczej świętej pamięci prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego i zwieńczyło długoletnie starania wielu osób i środowisk o to, by nasza ojczyzna uhonorowała bohaterów powstania antykomunistycznego. Poczytuję sobie za zaszczyt, iż jako prezydent Rzeczpospolitej mogę sprawować patronat narodowy nad tegorocznymi obchodami ku czci żołnierzy wyklętych. Pragnę w ten sposób złożyć hołd należny uczestnikom podziemia niepodległościowego z lat 1944-1963. Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym prawda o tamtym zrywie została przechowana dla współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków. Dziękuję rodzinom niezłomnym, towarzyszom broni i przyjaciołom, którzy przez dziesięciolecia pielęgnowali pamięć o nich w swoich domach i sercach. Dziękuję tym, którzy potajemnie składali kwiaty i zapalali znicze w miejscach walk, kaźni i pochówków. Dziękuję również tym, dzięki którym pamięć o wyklętych mogła po latach wyjść z ukrycia. Dzięki Państwa pracy naród polski wypełnił obowiązek pamięci wobec swoich prawdziwych bohaterów. Aktualnym wyzwaniem pozostaje odnalezienie doczesnych szczątków tych, którzy oddali życie za ojczyznę. Przecież wielu z nich wciąż spoczywa anonimowo w bezimiennych dołach śmierci. Władze wszystkich szczebli winny czynić starania, aby te mogiły odnaleźć, zidentyfikować ofiary i zapewnić im godny pochówek. Jest to nasza powinność chrześcijańska i ludzka. Prawda o heroizmie i tragedii powstania antykomunistycznego to fundament suwerennej Rzeczypospolitej, żołnierzy i działaczy organizacji podziemnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Obywatelskiej Armii Krajowej, Ruchu Oporu Armii Krajowej i innych ugrupowań są wzorem niezłomnego patriotyzmu i miłości ojczyzny. Żołnierze wyklęci, niezłomni, którzy zapisaliście piękne karty historii w Księdze Chwały Oręża Polskiego. Niechaj wasza postawa będzie przykładem dla nas, dzisiejszych Polaków i naszych potomnych. Niech wasze imiona, nazwiska, pseudonimy będą chlubą waszych rodzinnych miast i wsi. Niech zdobią sztandary wojskowe, patronują ulicom i szkołom. Bo to z waszej ofiary odrodziła się niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. Z wyrazami szacunku i sympatii, Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Bohaterom, cześć i chwała bohaterom, cześć. O zabranie głosu poproszę teraz pana Sławomira Wojtaka z Grupy Historycznej Niepodległość, reprezentującego wspaniałych rekonstruktorów, ale także Myśl Praską oraz kilka niepodległościowych organizacji prawnych. Bardzo proszę. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Ja chciałbym przede wszystkim wspomnieć nieżyjącego człowieka, człowieka, który przywrócił pamięć warszawskiej Pragi, pana Huberta Kosowskiego. Naprawdę to był wielki człowiek, który przez te lata, kiedy zaczynaliśmy działać, kiedy zaczęliśmy organizować obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, bardzo nam pomógł. Był naszym koordynatorem, wspomagał nas. No niestety zmarł, ale pomimo tego my będziemy kontynuować jego dzieło. Pamiętam, wspominając jego słowa, zawsze będę pamiętał. Jego opowieść z lat 1944-46, tak, wspominał o wielkim głodzie okresu przed wybuchem powstania, podjęciem powstania warszawskiego. Jego opowieści mówiły o tym, o czym nikt nie wspominał, że ludność Pragi została pozbawiona wszelkiego typu dostaw,
i cierpiała ogromny głód. My chcieliśmy przywrócić pamięć nie tylko o żołnierzach, ale też i o mieszkańcach warszawskiej Pragi. Pamiętam jego wspomnienia, kiedy mówił, stając przed budynkiem Cyrla i Metodego 4, gdzie był Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, później posterunek milicji, wspomniał o tym, że on też tam siedział. Jako młody człowiek został pobity, wykupił się niewielką stratą, bo stracił tylko jednego zęba, niektórzy stracili tam życie. Naprawdę, naprawdę chciałbym wspomnieć tego człowieka, który, jeszcze raz powiem, przywrócił pamięć warszawskiej Pragi. A jeszcze może tak, na szybkiego, zapraszam na jutro. Jutro w katedrze Floriana odbędzie się msza święta w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po mszy będzie wręczenie medali Złodobrem Zwyciężaj. Wśród nominowanych jest pośmiertnie pan Hubert Kosowski. I po mszy odbędzie się jeszcze prelekcja pana Tomasza Łabuszewskiego na temat miejsc kazi, na temat żołnierzy wyklętych. Dziękuję. O winie 12. Proszę o uroczystościach w następnych dniach będziemy informować pod koniec dzisiejszego spotkania. Detalicznie. A teraz uprzejmie proszę o zabranie głosu przedstawiciela wiceministra obrony narodowej. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, wspominając tragiczny okres w dziejach naszej ojczyzny, kiedy pozornie odzyskana wolność niosła ze sobą początek kolejnego zniewolenia, z dumą przypominamy niezłomnych żołnierzy, których pamięć została wyklęta przez komunistyczny reżim. Dzisiaj wolna Polska oddaje należną cześć swoim obrońcom, a Polacy składają hołd ich bohaterstwu. W tym szczególnym miejscu, przypominając okrucieństwo totalitarnego systemu, jak i niezłomną postawę polskich patriotów, przekazuję słowa najwyższego uznania dla wszystkich, którzy walczyli oraz ginęli za wolną i niepodległą Rzeczpospolitą. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Te słowa marszałka Józefa Piłsudskiego w sposób prosty i dobitny opisują historię żołnierzy wyklętych, żołnierzy niezłomnych. Bezsilni wobec geopolitycznych ustaleń wielkich mocarstw i potęgi stalinowskiego systemu, wbrew wszystkim i wszystkiemu kontynuowali walkę o Polskę. Dziś, przywołując pamięć o bohaterach, do końca wiernym patriotycznym wartościom i żołnierskiej przysiędze, z dumą wprowadzamy ich do panteonu narodowej chwały. Cześć i chwała niezłomnym żołnierzom wyklętym. Podpisano profesor Wojciech Fałkowski, wiceminister obrony narodowej, Warszawa, 27 lutego 2016 roku. Gdy losy wojny przesądzić się miały i pancerny pierścień był u wrót Berlina, dla nich ta wojna wcale się nie kończy. Walka o wolność dla nich się zaczyna. Wolność, niepodległość to ich święte hasło, zrodzone by bronić ojczyzny od wroga. Za swoje marzenia oddawali życie, bo do wolności przez ofiarę droga. Fałszywa wolność i przyjaźń obłudna żołnierzom wyklętym zawsze była obca. Tak ich uczyli, tak ich wychowali, od lat najmłodszych. Od małego chłopca. Ich zbrojny opór, choć w nierównej walce, dawał nadzieję. Wciąż o tym mówiono, że przyjdą czasy, że przyjdzie ten moment, gdy polski orzeł znów będzie z koroną. Przykład odwagi, męstwa i ofiary, którą złożyć chcieli wyklęci żołnierze w katowniach, więzieniach i na szubienicy. Bo wolność ojczyzny krzyżami się mierzy. Ten anonimowy wiersz powstał 1 marca 2012 roku i takim właśnie poetom, takim właśnie społecznikom zawdzięczamy tę pamięć, która dzisiaj przywiodła na nasze spotkanie przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Chwała tym, którzy przechowali tę pamięć.
O poprowadzenie apelu pamięci poproszę przedstawiciela Związku Pamięci Tradycji. Bardzo proszę. Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Rodacy, żołnierze Polski podziemnej, żołnierze Wojska Polskiego, słuchajcie wszyscy. Dziś stajemy do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem straconych i zamęczonych żołnierzy niepodległościowego podziemia. W hołdzie tym, którzy po zakończeniu II wojny światowej mieli odwagę wytrwać w walce o niepodległą Polskę. W istocie stajemy nad największą na tym cmentarzu zbiorową mogiłą imiennych i bezimiennych patriotów polskich. Przeszło pół wieku temu, tu, na cmentarzu Brudnowskim, skrycie pogrzebano osoby stracone i zamęczone w warszawskich więzieniach i aresztach śledczych. Żołnierzy niepodległościowego podziemia i bezimiennych patriotów polskich. Tajemnicy o nich i miejsc ich pochówku przez lata strzegły komunistyczne organa bezpieczeństwa, prokuratura i sądy. Ochraniały je przepisy prawa grożące surowymi sankcjami karnymi za uchybienie rąbka tajemnicy o zbrodniach sądowych i pozasądowych. Stajemy dziś do apelu, aby przywołać po imieniu, a także wskazać rodzinom i społeczeństwu miejsca ich wiecznego spoczynku. Składając hołd straconym, przypominamy, że ich największą winą było to, iż ośmielili się stanąć w obronie najwyższych wartości drogich sercu każdego Polaka, jakim są Bóg, honor, ojczyzna, że bronili niepodległości, suwerenności i honoru Rzeczypospolitej. Wzywam was, żołnierze Polski podziemnej, którzy oddaliście życie, nie godząc się z narzuconymi przez obcy system. Stańcie do apelu. Polegnij na polu, panie. Ciebie wzywam, wybitny żołnierzu Armii Krajowej, prezesie drugiego zarządu głównego organizacji Wolność i Niepodległość, długoletni więźniu Wronek i Rawicza, pułkowniku Franciszku Niepokulczycki, pseudonim Teodor, który do dnia swojej śmierci patronowałeś poszukiwaniom straconych i ich mogiłom. Stańcie do apelu. Polegnij na polu, panie. Ciebie wzywam, kontradmirale Adamie Mochuczy, dowódco marynarki wojennej w latach 1946-1948, którego marynarski życiorys naznaczony jest obroną Helu we wrześniu 1939 roku, wojenną tułaczką i chlubną służbą w powojennej odbudowie marynarki wojennej. Stań do apelu. Wzywam was, straceni żołnierze Armii Krajowej, pułkowniku Lucjanie Szymański, pseudonim Janczar, pułkowniku Edwardzie Pisulo, pseudonim Tama, majorze Zygmuncie Sałaciński, pseudonim Kodik, majorze Aleksandrze Zdanowski, pseudonim Lubart, kapitanie Bronisławie Sienkiewiczu, pseudonim Wilczur, poruczniku Edwardzie Nowicki, pseudonim Tyczka, poruczniku Janie Wyszomirski, pseudonim Wroński, poruczniku Tomaszu Malczewski, pseudonim Rafał, i poruczniku Konstanty Kociszewski, pseudonim Górka. Stańcie do apelu. Polegnij na polu, panie. Wzywam was, Tadeuszu Mroczkowski, Edmundzie Zakrzewski. Stańcie do apelu. Polegnij na polu, panie. Do was wołam dowódcy zgrupowania partyzanckiej organizacji Wolność i Niepodległość, Inspektoratu Puławy. Majorze Marianie Ber, Naciaku, pseudonim Orlik, gdziekolwiek spoczywasz. Poruczniku Zygmucie Kęska, pseudonim Świt. Stańcie do apelu. Polegnij na polu, panie. Józefie Politkiewiczu, Henryku Rudzki, Apolinarze Rybicki, Kazimierzu Sawicki, Czesławie Sekita, Janie Wardaku, pseudonim Złośnik, Michale Michalaku, pseudonim Biały, Stefanie Ostrowski, pseudonim Szczygieł, Henryku Dziekońskim, pseudonim Hetman,
Powstańcie do apelu! Polegli na polu chwały! Wzywam do apelu żołnierzy i działaczy obozu narodowościowego, Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wzywam was, prezesie Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego Leonie Dziubecki, majorze Stanisławie Ostwind, Zuzko, pseudonim Kropidło, poruczniku Stefanie Nowaczyku, pseudonim Wilk, Edwinie Małecki, Franciszku Wyśkiewiczu, Edwardzie Grabarzu, Zygmuncie Jakimiku, Wincenty Pasiku, stańcie do apelu. Polegli na polu chwały! Bolesławie Dominiku, Stanisławie Karwowski, Franciszku Klama, Wacławie Rogalo, Zygmuncie Urbański, Feliksie Adczaku, Strzelcu Podhalański, stańcie do apelu. Cześć, wzywam was, wszystkich znanych i nieznanych, straconych i zamęczonych, pogrzebanych w wielu dotychczas utajnionych mogiłach i dołach śmierci, którzy oddaliście swe życie walcząc w najświętszej sprawie. Zwracam się do was wszystkich, aby powiedzieć wam, że wasza ofiara nie poszła na marne. Z waszej krwi wzrosła wolna i niepodległa Polska, która dzisiaj oddaje wam należną, najwyższą cześć. Stańcie do apelu! Cześć, Polska! Prowadzenie modlitwy i słowo kapłańskie poproszę naszego opiekuna duchowego. Myślę, że duchowego opiekuna, także wszystkich żołnierzy wyklętych, których pamięć przechowywaliśmy przez lata, księdza Stanisława Małkowskiego. Do nogi, goń! Widzimy pamięć, świętą pamięć żołnierzy niezłomnych, zwanych wyklętymi. Modlimy się o wieczną nagrodę dla tych, którzy swoje życie oddali wierni Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie, honorowi, prawemu sumieniu. Modlimy się również o zwycięstwo, pełne zwycięstwo sprawy, za którą oddali swoje życie. Powierzamy ich Bożemu Miłosierdziu, Chrystusowi Królowi, Matce Najświętszej, Bolesnej Królowej Polski, naszym świętym patronom, tej wspólnocie zbawionych, do której dołączyli siebie swoje dusze nieśmiertelne, i którą to pamięć i wspólnotę obecniają w znanych i nieznanych miejscach pogrzebane ich ciała. Wieczny odpoczynek racz im dać pamięć, a świat podziemny stanie się. Wieczny odpoczynek racz im dać pamięć, a świat podziemny stanie się. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło ziemi stanie dać świeć. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodycze i nadzieje nasze, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowi Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc naszym łez padole. Przez to orędownictwo nasze, one miłosierne, oczy Twoje na nas wróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnanie nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka, Panie Maryjo.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęłaś Ducha Świętego. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało, to zamieszkało między nami. Drogaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Lubicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź ulać serca nasze, abyśmy przez zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania doprowadzeni byli, przez tego Chrystusa, Pana naszego. Amen. Potężna niebies królowo i Pani aniołów, Ty, która otrzymała się od Boga, posłannictwo i władzę, by zetrzeć głowę szatana, pokornie Cię prosimy. Rozkaz chłopcom anielskim, aby ścigały szatanów, stłumili ich zuchwałość, a zwalczając ich wszędzie, strąciły do piekła. Amen. Wraz ze sługą Bożym, księdzem prymasem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, świętym Janem Pawłem II, świętym Stanisławem biskupem i męczennikiem, patronem ładu moralnego w naszej ojczyźnie, świętym Andrzejem Bobolą, naszymi świętymi, patronami, męczennikami, wyznawcami. Modlimy się o zwycięstwo tej sprawy, za którą niezłomni, wyklęci żołnierze oddali swoje życie. Modlimy się, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie. Udzielę błogosławieństwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie stąpi na was, pozostanie z wami na zawsze. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Serdecznie pozdrawiam Państwa.